Animowany reality show. Akcja w każdej serii przenosi się w inne miejsce. Uczestnicy, aby wygrać główną nagrodę, muszą wykonać wszystkie zadania oraz nie zostać wyrzuconym przez innych zawodników. Ja jestem Zebrań i zapraszam was na odcinek 12 ciekawostek o totalnej porażce, który poprowadzę razem z Adrianem. Chris pochodzi z Nowej Funlandii. Widzieliście morza? Co to za akcent? O, to chyba Nowa Funlandia. Zupełnie zapomniałam, że Chris urodził się w tych odludnych okolicach. W totalnej porażce Plejadzi Gwiazd pojawia się Slenderman. Nie jest to żaden fake. Mike, jedna z postaci, ma kilka osobowości. Ich imiona to Chester, Świetlana, Vito i Mal. Chris był w więzieniu za niehumanistyczne traktowanie nieletnich. Nieładnie, Chris. Jeff ma tatuaż na tyłku. Tober ma takie same buty jak Chris, różnią się one tylko rozmiarem. Postać Joe jest nawiązaniem do Sue Sylvester z serialu Glee. W jednym z odcinków Chris był przebrany za pilota X-Winga z Gwiezdnych Wojen. Zmutowany Ezekiel jest nawiązaniem do Golluma z Władcy Pierścieni. Uczestnicy Cody, Harold, Justin i Trent utworzyli zespół muzyczny Porażkowi Bracia. Reshauna ma uczulenie na ananasy. Alejandro wbrew jego woli spędził ponad rok w ciele robota. Oh, what the fuck. Ponieważ będę na Star for Fans w Poznaniu właśnie na targach. Więcej informacji jest tam na dole właśnie w opisie. I również jak na Meetupie będę rozdawał ciasteczka, więc jeżeli ktoś da mi jakiś fanarcik, jeżeli ktoś oczywiście by chciał, to dostanie właśnie ciasteczko i myślę, że to jest fajna sprawa.